Cześć! Ten film dotyczy urządzenia, jakie praktycznie staje się niezbędne dla wszystkich kierowców samochodów, czyli wideorejestrator, kamera samochodowa, tym razem firmy MIO, MiView C335. Zapraszam do obejrzenia filmu. Kamera samochodowa, wideorejestrator MiView C335 firmy MIO. Wygląda kartonik w ten sposób, ale otwórzmy, co znajdziecie w środku. Potem pokażę Wam dokładnie, jak nagrywa on obraz podczas jazdy, nocą, za dnia, w trudnych warunkach pogodowych. Ale najpierw zobaczmy, co znajduje się w zestawie. No i oczywiście urządzenie, czyli kamera samochodowa, wyjmę ją z tego plastiku, która jest w zasadzie nieduża, nie będzie dużo zajmowała miejsca na przedniej szybie samochodu. Wygląda w ten oto sposób. No i z tyłu wyświetlacz, ale potem powiem o właśnie urządzeniu więcej jeszcze. Następnie przyssawkę macie, typowa przyssawka na szybę, która jest zaciągana, żeby łatwiej się to wszystko przyssało. I tutaj już na wstępie powiem, że połączenie tych dwóch elementów jest obrotowe, czyli po prostu jest coś dane tutaj, przejściówka, jaka pozwoli Wam dostosować kąt nachylenia tego urządzenia do własnych potrzeb. Następnie znajdziecie tam także kabel zasilający do fajki samochodowej oraz na końcu instrukcję dotyczącą gwarancji oraz instrukcję obsługi i ustawień tego urządzenia. I to wszystko, co znajduje się w zestawie. Połączenie wideorejestratora z przyssawką jest, tak jak tutaj zobaczycie, pychane, a sama ta głowica, czyli to łączenie, jest po prostu obrotowe. Możecie to dostosować do kątu nachylenia, jaki Wam będzie odpowiadał. To jest dosyć dobre rozwiązanie z tego powodu, że jeżeli macie to już przytwierdzone i chcecie zmienić punkt widoku kamery, na przykład bardziej go dostosować trochę do wycentrować, czy do jakiejś tam pozycji boku, no to nie musicie wszystkiego odczepiać, wystarczy tylko po prostu, że głowicą skręcicie, ona jest na tyle sztywna, że to samo się nie będzie nic tutaj przestawiało. Głowicę skręcicie na tyle, o ile Wam kąt będzie odpowiadał i dzięki temu rozwiązaniu właśnie będzie pokrywał obszar. Wideorejestrator ma soczewkę o jasności F2, szklana optyka z filtrem podczerwieni i to zapewnia właśnie temu wideorejestratorowi fakt, że po prostu w trudnych warunkach pogodowych obraz jest całkiem niezły nagrywany. To jest szklana optyka oraz tych refleksów światła nie ma aż tak dużych, jeżeli się jedzie i błyszczy coś po prostu Wam po przedniej szybie. Z przodu urządzenia, tak jak widzicie, także jest zbudowany czuły mikrofon i akurat co do tego mikrofonu trzeba powiedzieć, że naprawdę działa on bardzo dobrze i nie ma tutaj żadnych praktycznie szumów podczas nagrywania. Wyraźnie słychać, o czym się mówi w samochodzie oraz to, co otacza samochód, czyli gwar ulicy, także jest dobrze i poprawnie w tym rejestrowany. Urządzenie to ma wbudowany sobie odbiornik GPS i jeżeli będziecie jechali, zaraz zobaczycie też na nagraniu, są zapisane Wasze dane współrzędne, gdzie znajduje się obecnie samochód. Możecie dodać tutaj wyświetlanie Waszej rejestracji samochodu także w urządzeniu oraz jest zapisany czas i data, w którym momencie podróżujecie. I oczywiście ma także wbudowaną to bazę fotoradarów, aczkolwiek jeszcze tą bazę fotoradarów możecie sami rozwinąć, a mianowicie dodawać do niej ręcznie fotoradary w danych miejscach, aby gdy jedziecie, ostrzegało Was to o zbliżaniu się do takiego ciepłego miejsca. To co jest jedno z najciekawszych, wideorejestrator MiView C335 nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080, czyli 1080p w rozdzielczości. Jest to naprawdę dobry obraz i będziecie też widzieli to zaraz w filmie, który będzie po tych ogólnych informacjach. Tylny wyświetlacz urządzenia, na którym możecie przeglądać filmy lub nagrania, jakie wykonaliście w tym urządzeniu, ma 2 cale, czyli 5,1 cm po średnicy. Podczas jazdy, jeżeli będziecie podróżowali, będzie włączony wygaszacz ekranu, na którym będzie po prostu zaznaczona prędkość, z jaką się poruszacie oraz aktualny czas. Kąt widzenia całego urządzenia to jest 130 stopni, czyli jak będziecie jechali, to po prostu kąt widzenia będzie na tyle duży, że zapewni Wam widoczność wszystkiego, co dzieje się nie tylko przed samą maską samochodu, ale także będzie widoczne to wszystko, co jest po prostu po bokach samochodu. Oczywiście nie całkiem z boku, ale z przodu już bardziej na ukosy. W urządzeniu tym także możecie wykonywać zdjęcia. One po prostu mogą być wykonywane podczas nagrywania filmu. Jedziecie, nagrywa się film w pętli, ale możecie także wykonać jednocześnie też zdjęcie i je zachować, jeżeli chcecie coś po prostu udokumentować, co widzieliście na trasie. Czasami może jakiś numer telefonu gdzieś na drzwi, na jakimś tam
ogłoszeniu, billboardzie czy coś takiego. Coś po prostu, czego zdjęcia byście potrzebowali, możecie także wykonać w tym urządzeniu. I także w tym urządzeniu jest możliwość ekspozycji wybrania, czyli jasności obrazu. Jeżeli jedziecie w trudnych warunkach, jakichś tam oświetleniowych, nocą albo pada deszcz mocno czy śnieg, no to możecie wybrać sobie właśnie ekspozycję jasności obrazu, aby po prostu dostosować jakość tego, co będzie nagrywane. Urządzenie to także obsługuje karty pamięci do 128 GB i zapewni Wam to wiele, wiele, oj, wiele godzin nagrywania Waszej podróży. Kodowanie H264, czyli takie, jakie zachowuje najlepszą jakość obrazu względem najmniejszego rozmiaru pliku. Nagrywane filmy mają 30 klatek na sekundę, to zapewnia Wam płynny obraz podczas całego nagrywania. Akurat obraz nie będziecie widzieli, że skacze, że jest jakieś tam późne odświeżanie. Obraz jest absolutnie płynny jakości filmowej. Jeszcze warto wspomnieć, że urządzenie ma to dożywotną aktualizację fotoradarów z około comiesięcznymi aktualizacjami. To Was zabezpieczy przed niechcianymi mandatami. Jeszcze trzeba wspomnieć, że urządzenie włączy się automatycznie po uruchomieniu silnika, ewentualnie gdy coś Wam trzaśnie w samochód, czyli G-sensor wyczuje jakieś przeciążenie, też włączone zostanie nagrywanie lub ewentualnie wideorejestrację możecie uruchomić też ręcznie. Z krótkiego podsumowania technikali to by było tyle na temat MiView C335. Teraz zapraszam do zobaczenia Was filmów, jak on nagrywa obraz w różnych warunkach oświetleniowych, z różnej porze dnia.
Podsumowując, MiView C335, wideorejestrator, kamera samochodowa, trzeba powiedzieć to, że urządzenie jest naprawdę całkiem przyzwoite. Nagrywa dosyć dobrze obraz w różnych warunkach oświetleniowych. No i trzeba powiedzieć to, że wykonanie jest jego całkiem fajne. Jeżeli ogólnie miałbym podsumować całe urządzenie i w skali 1 do 10 je ocenić, no to spokojnie dałbym mu 8,5 względem tego, jak nagrywa obraz oraz jak zostało wykonane. Jest to naprawdę niezły produkt, który myślę, że jest godny polecenia dla kierowców. No i warto dodać to, już pomijając kwestie konkretnych wideorejestratorów, jazda bez wideorejestratora, czyli w ogóle kamery samochodowej w dzisiejszych czasach nakrawa na szaleństwo. Lepiej jakiś wziąć. Może być ten, może być inny, ale ten jest całkiem spoko moim zdaniem. Jeżeli ktoś miał już z nim do czynienia wcześniej, zapraszam do napisania tego poniżej w komentarzu, co sami o nim sądzicie. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam oczywiście na następny. Hej!